Należy pamiętać, że na rynku pojawia się coraz więcej najprzeróżniejszych podróbek, złotych monet, złotych sztabek, które dla kogoś, kto nie ma dużego doświadczenia, trudne są do odróżnienia, które jest dobre, a które jest złe. Złoto, tak jak każde inne cenne przedmioty, kusi, żeby podrabiać. I tych podróbek jest więcej i będzie ich coraz więcej. Im bardziej popularne jest złoto, a dzisiaj złoto jest bardzo popularne, tym więcej na rynku pojawia się podrobionego złota. Podrabiane złoto jest na różne sposoby. Może być mniej złota w złocie, może nie być w ogóle złota, może być inny metal zastąpiony zamiast złota, może być pokryty bardzo cienką warstwą złota. Pozornie wygląda to tak samo, niemniej jednak to jest zupełnie co innego. Niewytrenowane oko nieprofesjonalisty nie jest w stanie odróżnić prawdziwego złota od nieprawdziwego złota. Dlatego polecałbym korzystać z usług firm profesjonalnych, takich, które mają przede wszystkim profesjonalny sprzęt, które mogą właściwie ocenić złoto, firm, które są na rynku od dłuższego czasu, firm, które zajmują się profesjonalnie obrotem metalami szlachetnymi. Spektrometr bez uszkodzenia, bez otwierania opakowania prześwietli, spenetruje w głąb złota i oceni jego zawartość. Oceni zawartość również pozostałych metali, które w złocie się znajdują. Nowoczesne spektrometry w odróżnieniu do tradycyjnych metod, takich jak kamień probierczy, nie uszkadzają złota, a to jest bardzo ważne, bo uszkodzone złoto czy rozerwany certyfikat umniejsza jego wartość. Dlatego tak ważne jest, żeby swoje złoto sprzedawać czy kupować w profesjonalnych firmach, takich, które posiadają taki sprzęt. Zawsze w takim spektrometrze warto sprawdzić każde złoto, nawet to opakowane w tak zwanych certikardach, czyli jak gdyby jego wizytówką czy hologramem tego złota, bo one też są podrabiane tak samo jak same złoto.